Od zawsze śmiały, odważny i bezkompromisowy, szukający źródła natchnienia w naturze. Zbigniew Rączkiewicz od kilkudziesięciu lat jest wiodącym artystą w Szklarskiej Porębie. Jednak dopiero teraz mamy okazję zobaczyć przegląd jego prac na czwartym peronie. Retrospektywna wystawa Portret Pokolenia pokazuje, jak wszechstronnym jest on artystą. Dominuje oczywiście kwestia i temat tych żelaznych ludzi, ale tutaj jest wiele innych. Są przyjaciele galerii, na przykład tutaj obok, tam mali żelazni, są zdjęcia różnych projektów, żelaznych pięści. Rzeźbiarz znany jest poza granicami kraju, a jego pracę oglądać można było w największych europejskich miastach. Do tej pory monumentalność jego rzeźb i konteksty, w jakich zostały one umieszczone, pozwalają odkryć Dolny Śląsk. Jego pracę, jego otwartość, jego no, taka niezwykła nowoczesność wypowiedzi bardzo zawsze pociągały. Dla mnie jest absolutnie postacią wyjątkową. Motywem przewodnim twórczości, a zarazem znakiem rozpoznawczym Rączkiewicza stał się cykl Żelaźni ludzie, którzy nadal inspirują. Jak spojrzymy na rozwój technologii, sztuczna inteligencja, robotyka, to one są jak najbardziej, one teraz dopiero zaczynają się wpisywać w nasze czasy. Monumentalne formy przesycone symboliką oglądać można także w Szklarskiej Porębie. Teraz możemy zobaczyć rzeźbę 100 ton, która jest w Górach Izerskich. To jest naprawdę niezwykła rzeźba, która każdego intryguje. Jeśli do tej rzeźby dotrą, to każdego intryguje, ponieważ ona jest absolutnie niespotykana na skalę europejską. Mamy też chociażby kolorowe kamienie przy liceum. Kamień dla kamienia to właśnie tą rzeźbę udało się zakupić i osadzić na terenie miasta. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jest ona pierwowzorem 100 ton. Zbigniew Rączkiewicz rozpoczął gromadzenie swoich prac i szuka dla nich odpowiedniego miejsca. Być może będzie nią Szklarska Poręba. Peron czwarty i te miejsca, które są dostępne, są własnością, czy dzierżawi to miasto od PKP, służą właśnie artystom. To miejsce mogą traktować jako własne. Dorobek tego wybitnego rzeźbiarza oglądać można na czwartym peronie do końca sierpnia.